Pracownia Tkaniny Artystycznej powstała w 1983 roku. Została założona przez Elżbietę Polak. Jej siedzibą jest ratusz kołobrzeski. To tu powstają wszystkie tkaniny. Uczestnicy tej pracowni zdobywają nagrody i wyróżnienia na przeglądach organizowanych w całym kraju. Na tej wystawie prezentujemy właśnie pracę, która zdobyła pierwsze miejsce na ogólnopolskim przeglądzie tkaniny unikatowej, a to jest naprawdę wyczyn i to się naprawdę można pochwalić. Prezentujemy pracę, która dostała wyróżnienie w Toruniu, w Muzeum Etnograficznym. Także ta nasza pracownia, pomimo że była pandemia i tak przez ten czas nie można było, że tak powiem, się prezentować, ale my żeśmy cały czas tworzyli. I ta dzisiejsza wystawa to jest właśnie dorobek tych kilku ostatnich lat, gdzie powstawały cały czas prace i dzisiaj można je oglądać. Tytuł wystawy to Kolorowy świat, bo wszystkie prace utkane zostały z kolorowych nitek. I żeby coś powstało, to ten pakiet kolorów musi być duży, mówi Elżbieta Polak. Żeby można było utkać w projektach praktycznie każdy jeden temat i każdy jeden pomysł, który przyjdzie do głowy. W pracowni mamy teraz 12 osób, tych tkających. Tych tkających. Ale konkretnie. To dlatego, że młodzi nie mają tyle cierpliwości i ta brygada tych pań tkających to jest taka, która faktycznie jest od lat. Jest nawet taka pani, która jest 40 lat ze mną, więc od samego początku, od powstania pracowni do dnia dzisiejszego. Gobelin to wdzięczna tkanina, ponieważ wisząc na ścianie wprowadza do pomieszczenia bardzo dużo ciepła. Fakt, że na jakiś czas straciła, że tak powiem, może z popularności, ale z powrotem wchodzi, wraca do łaski, wchodzi w pomieszczenia. Ludzie faktycznie chcą dekorować swoje pomieszczenia tkaninami. Praca nad jednym gobelinem, zwłaszcza tym większym, zajmuje minimum 2 lata. Od momentu powstania projektu do wykończenia tej pracy, żeby mogła zawisnąć na wystawie, no nie tkamy też codziennie, tylko w pracowni. Więc mniej więcej 2 lata, te duże tkaniny 2 lata są robione. Mniejsze oczywiście, krócej. Wszystko też zależy od predyspozycji, że tak powiem, autora, ile czasu poświęca na tą tkaninę. Czym to się tka, pani? Paluszkami. Paluszkami. Wszystko palcami. Żadne przyrządy tam nie pomagają. Żadne przyrządy nie są brane pod uwagę. Robimy to na dużych ramach tkackich, one są w pracowni. No i oczywiście jakby samo naciągnięcie osnowy zależy od tego, jaką nitką. Gobeliny uczestniczek kołobrzeskiej pracowni tkaniny artystycznej można oglądać w wielu miastach w kraju i za jego granicami. Ostatni sukces to nagroda na ogólnopolskim przeglądzie amatorskiej tkaniny unikatowej w Bydgoszczy, którą otrzymała pani Helena Dolisz, wieloletnia uczestniczka zajęć w pracowni tkackiej. My faktycznie bierzemy udział, już było 20 tych przeglądów twórczości. One są biennale, się nazywają i triennale, bo są co 2 lata i co 3 lata organizowane w Polsce i my za każdym razem bierzemy udział. Przyjeżdżają tam wtedy pracownie z całej Polski. I faktycznie dostanie się już na samą taką wystawę, gdzie to jest przegląd, to już jest sukces. A zdobycie jakichkolwiek nagród czy wyróżnień, to naprawdę dla nas to są największe sukcesy, jakie można zdobyć. I to pierwsze miejsce, które dostaliśmy w Bydgoszczy, jest dla nas naprawdę dużym sukcesem. Czy do pracowni może ktoś dołączyć, gdyby chciał na przykład coś tworzyć? Oczywiście, pracownia jest otwarta. 3 razy w tygodniu po 4 godziny można przychodzić, można zobaczyć, jak to się tworzy, można zobaczyć, jak w pracowni wygląda, można przyjść spróbować, bo to też nie jest tak, że każdy ma predyspozycję, bo to potrzebna jest ta cierpliwość właśnie. Wystawę Kolorowy Świat w Regionalnym Centrum Kultury można oglądać do końca kwietnia.